Witam serdecznie ponownie Państwa na moim kanale Loelia Orakel. Dziękuję, że Państwo odwiedzają mój kanał, że się kanał rozwija. Dziękuję za lajki, za subskrypcje, za wspaniałe komentarze. Proszę o więcej, kciuki w górę. I zaczynamy teraz czytania dla znaków Zodiaku na miesiąc czerwiec. Ponieważ dzisiaj jest 1 czerwca, więc zaczynam od znaków powietrznych. To są bliźnięta, waga i wodnik. Przygotowałam już karty, by zaoszczędzić te parę minut Państwu, więc pokażę, co wyciągnęłam tutaj z karty Lenormand i kart Tarota, uzupełniając to czytanie, jaka wskazówka będzie na koniec od kart Tarota. Więc proszę zawsze dopasowywać sobie takie czytania kolektywne do własnych osobistych sytuacji i pytań. Niektórzy z Państwa pytają o sprawy zawodowe, finansowe, umów, pracy, być może sprzedaży lub kupna domu, być może znalezienia nowego mieszkania lub poprawy spraw finansowych lub oczywiście spraw związkowych. Was najczęstszy dylemat jest, więc także zobaczymy tutaj na różne aspekty. Proszę zawsze dopasowywać sobie tutaj odpowiedzi kart według własnych potrzeb. Tak, oczekują Państwo, że w miesiącu czerwcu coś się tutaj wyjaśni, uleczy, jakaś sytuacja, czy to związkowa, czy w pracy, czy finansowa, czy rodzinna, powinna się tutaj polepszyć i uzdrowić, że tak powiem, po jakichś kryzysach. Niemniej jednak pojawią się jakieś tutaj konflikty, ewentualnie dyskusje, no zacięte jakieś tutaj spory też, prawda, różnorodność zdań. Więc proszę być przygotowanym, że to wyleczenie, uzdrowienie, wyjaśnienie sytuacji, jakakolwiek to by nie była, czy związkowa, czy w pracy, czy nowego kontraktu, czy sprzedaży kupna domu, czy wynajmu mieszkania, że to nie obędzie się bez jakichś różnych tutaj, no powiedzmy, nerwowych sytuacji, nerwowych jakichś pertraktacji, nerwowych dyskusji, niespokojnych dyskusji, ale jest też nadzieja, że można będzie to wyjaśnić i, jak sama tutaj Rózga mówi, posprzątać, tak? Czyli sprzątnąć to tutaj w czerwcu. Pomimo to uleczenie, uzdrowienie, wyjaśnienie różnych tutaj problemów, które zaistniały w maju, nie będzie tak bezproblemowe. Proszę się przygotować tutaj na jakieś twarde, ostre dyskusje lub dywagacje. Niemniej jednak wyjaśnijcie to i będzie można pójść w jakimś konkretnym kierunku. Czyli tutaj kompas pokazuje nam zawsze kierunek drogi. Więc po wyjaśnieniu dopiero tych różnych tutaj spraw po prostu no porozumieniu się, powiedzmy, będzie można wyjaśnić i uleczyć tą sytuację i pójść w jakimś konkretnym kierunku. Następnie jakieś tutaj komplikacje, zawiłości, być może jakieś tutaj skomplikowane sprawy, jakieś tutaj zawiłe drogi do nowego kontraktu, do nowych umów, do nowych tutaj wyjaśnień spraw, czy sądowych, prawda, czy kupna, sprzedaż domu, czy wynajmu mieszkania. Jakieś tutaj zawiłości, które widzimy tutaj w postaci tej żmii, tak, która jest tak zawiła i tutaj ma ten jad w sobie, tak, więc tutaj te sprawy jakieś, które Państwo mają, będą się przeciągały, troszkę komplikowały. Statek zawsze jest powolną kartą, więc będzie to trwało troszkę wolniej. Jakieś tutaj komplikacje wystąpią, ale idzie to w kierunku wyjaśnienia jakichś nowych kontraktów, nowych umów, spraw, Tak? Jeśli chodzi o sprawy związkowe, to uwaga, jeśli jest to jakiś fałsz związku, zawiłości, komplikacje, kłótnie, które tutaj już nam wychodzą, jakieś dyskusje, tak? Być może jakaś kochanka, jakaś osoba trzecia w związku, to będzie się to wyjaśniać, ale uwaga, są jeszcze jakieś tutaj niejasności, czyli jakieś tajemnice, które są przed Wami ukrywane. Więc do wyjaśnienia tych wszystkich tutaj sekretów i jakichś tajemnic, tak, które partner, ewentualnie partnerka ukrywa przed Państwem, będzie jeszcze długa, mozolna droga, powolna, no ale być może, no miejmy nadzieję, że w miesiącu czerwcu coś się tutaj wyjaśni. Inna tutaj idea, która mi przychodzi do głowy, jest też ewentualnie inna interpretacja tych kart, że tu jest jakaś osoba trzecia w związku, kochanka, kochanek, który ewentualnie tęskni, chce się spotkać, chce przyjechać, jakaś odległość być może tutaj jest, troszkę, która dzieli Was i po prostu no tutaj może być ewentualnie jakiś nowy rozdział związany tutaj z tą trzecią osobą, która się tutaj miesza. Proszę do niektórych z Państwa, do których to pasuje, sobie tutaj przeanalizować, tak? Przemyśleć, czy tutaj ktoś jest, ewentualnie jakaś osoba trzecia, która się gdzieś tam plącze, miesza i ona tutaj prowokuje jakieś spotkanie, tutaj jakieś są tajemne widocznie, no być może tęsknoty, spotkania, pokryjomu, które nie są dla Państwa jeszcze jasne. Też może być taka opcja, które to wszystko po ukradku tutaj się gdzieś w tajemnicy odbywa. Proszę obserwować tą sytuację, jeśli jest taka tutaj problematyka w związku, prawda? Różne Państwo mają pytania zawsze i problemy. Teraz jeśli chodzi o sprawy tutaj emocjonalno-uczuciowe, uwaga, jeśli Państwo mają jakiegoś partnera lub nowy, poznany partner, mężczyzna, który zaprasza Panią serdecznie na jakieś zaproszenia, na jakieś randki, na jakieś spotkania, rozmowy, czy chce przeprosić Państwa po tych tutaj komplikacjach, problemach, jakichś takich dyskusjach, dywagacjach, tak? Uwaga, ponieważ jest tutaj mocna karta taka seksualna też, żeby tutaj nie zagrywał ten mężczyzna, partner lub partnerka nowa z Wami na tyle takim seksualnym, żeby nie zagrywał tutaj po prostu z Państwem, tylko po prostu no, spodziewając się, oczekując się tutaj seksualnego podłoża tego związku, czyli taka tak zwana dzisiejsza przyjaźń plus, prawda? No jeśli niektórym z Państwa na pewno to odpowiada, żeby mieć takie tutaj po prostu, no powiedzmy romanse tylko, które się skupiają na seksie, no to tutaj jest rzeczywiście w czerwcu taka możliwość, żeby mieć taką znajomość. Natomiast jest też taka karta, która tutaj mówi do jakiegoś spotkania, zaproszenia, przypuśćmy na jakieś spotkania, randki nowo poznanych partnerów, partnerki, która odbędzie się bardzo harmonijnie, bardzo tak no, pięknie, że spodobacie się sobie, że będziecie dla siebie bardzo atrakcyjni, będziecie się przyciągać powiedzmy pod tym względem seksualnym, prawda, że tutaj będą takie wibracje pomiędzy Wami, ale niemniej jednak proszę uważać, ponieważ tutaj może być też taka troszkę podstępna gra partnera, prawda, na tle seksualnym. Także proszę uważać. Dla wszystkich Państwa, którzy pragną normalnej stabilizacji, będzie tutaj jakieś spotkanie, właśnie partnera, partnerki w jakimś miejscu publicznym, czyli taka randka powiedzmy no, gdzieś w jakichś takich publicznych, normalnych miejscach, park, restauracja, miasto, jakieś piękne ambiente, która tutaj będzie bardzo uczuciowa, romantyczna, no jakieś tutaj romantyczne uczucia, miłość, być może nawet no, prawdziwy, dobry, wspaniały związek. No i tutaj właśnie Pani pytająca, która pyta o takie sprawy związkowe, jest tutaj na pewno szansa na jakieś spotkanie, czy nowego partnera, czy tego partnera, które Państwo mają, żeby tutaj wyjaśnić te wszystkie komplikacje, żeby się spotkać w takiej atmosferze miłości, znowu romantycznych tutaj uczuć. Także jest to jakieś spotkanie, czy w liczbie mnogiej spotkania, ponieważ może to się na jednym spotkaniu oczywiście nie skończyć. I te spotkania tutaj przyniosą stabilizację, czyli stabilny związek, stabilną relację, stabilne jakieś tutaj plany, ponieważ mamy tu kartę kotwicy, która nam mówi o takich właśnie wyjaśnieniach różnych spraw i pięknych tutaj romantycznych momentach, więc no cudowne tutaj takie perspektywy dla osób, które tego pragną, które pragną wyjaśnienia komplikacji, ponieważ tutaj czas już jest tak na to, by wyjaśnić wszystkie te tutaj sprawy, które się tutaj na początku pokazały i by iść w kierunku takiego stabilnego, normalnego związku, gdzie można po prostu zbudować coś na zaufaniu. Uwaga, zapytałam też kart Tarota, dopytałam po prostu, na co trzeba uważać w miesiącu czerwcu, tak? Dla bliźniąt, wag i wodnika, ponieważ tutaj pokazały mi się ewentualnie takie tendencje, że ktoś może z Wami sobie zagrywać tutaj, no na takiej, powiedzmy, bazie seksualnej, tak? Trzeba uważać dla wszystkich, którzy nie chcą być wykorzystywani w ten sposób, tylko chcą właśnie jakiejś prawdziwej relacji. Karty Tarota powiedziały, właśnie potwierdziły to, że jest jakiś tutaj partner, partnerka, tak? Który jest bardzo emocjonalny, uczuciowy, przynajmniej tak się pokazuje Państwu, przynajmniej tak tutaj gra, powiedzmy, tutaj mamy te dwie kostki, prawda? Czyli zagrywa w ten sposób, że jest romantyczny, czuły, zakochany, że myśli, tęskni i tak dalej. Niemniej jednak pokazuje mi się od razu przy tym karta diabła, czyli jest to związek, który jest ewentualnie toksyczny. Chodzi też tutaj o manipulację, kontrolę, chodzi również o takie uzależnienie od siebie partnerów, tak? Takie obopólne, takie uzależnienie jakby się od tych toksycznych, tak? Relacji, więc zazdrość, kontrola, manipulacja, duża seksualność lub tylko właśnie tutaj związek na bazie seksualnej. I jeszcze do tego karta trzech kielichów, czyli ewentualna trójka w związku, czyli jakieś osoby trzecie, które są tutaj jeszcze tajemnicą dla Was. Tutaj była już ta karta, prawda, wcześniej, Lenormand, czyli karta książki, że być może są jakieś niejasności, jeszcze sprawy sekretne dla Was jeszcze tutaj nieznane, że ten partner, który przy Was tutaj gra takiego zakochanego w Was, piękne uczucia, romantyczne tutaj emocje, jest jednak tutaj, powiedzmy sobie po imieniu, prawda, troszkę oszustem, ponieważ ma tutaj jeszcze jakieś relacje za plecami, co jest w ukryciu dla Państwa. No i być może przyjdą w czerwcu jakieś tutaj wyjaśnienia tej sytuacji, być może będą tutaj jakieś sytuacje, które Państwo nagle się dowiedzą, ponieważ ta karta tutaj, którą wyciągnęłam jeszcze dla Was specjalnie, ona była na dnie talii, mówi o szybkiej jakiejś akcji, że być może jakieś sprawy wyjdą na jaw, być może się dowiecie, że ten partner jest nieuczciwy i gra z Wami tutaj jakoś fałszywie i coś ukrywa przed Wami, ewentualnie jest jakaś tutaj trzecia osoba, o której jeszcze nie wiecie lub się domyślacie, lub coś takiego już po prostu zauważycie w czerwcu, tak? Także proszę się nie wiązać w tej relacji, nie dawać za dużo. Tutaj jest taka karta ostrzegawcza, nie dawać za dużo, nie inwestować za dużo swoich uczuć. I karta następna, jeśli bym poszła bardziej tutaj w tarot, odkrywała jeszcze więcej kart tarota, to widzę tutaj, proszę nie dawać za dużo. Przyjdzie jakaś tutaj zmiana, widocznie raptowna, która wyjaśni być może coś Pani, Panu pokaże, co było jeszcze przed Państwem ukrywane, że ten partner tutaj nie gra szczerze z Wami, nie jest szczery, tylko być może Was trzyma tutaj troszkę na wędce, gra z Wami tutaj na sferze seksualnej. Proszę uważać, Dobrze, bo jest jakaś osoba, no być może zakochana, być może romantyczna, emocjonalna, ale niedojrzała, młoda, bez doświadczeń. No chce jeszcze tutaj zdobywać doświadczenia, prawda? Czy to doświadczenia w związku, czy doświadczenia z nowymi kobietami, seksualne, jakieś takie doświadczenia. Jeśli mówię osoba młoda, nie chodzi mi tutaj też zawsze o wiek. Być może jest to osoba młodsza od Was, ale być może po prostu jest to osoba, która jest niedojrzała emocjonalnie i uczuciowo, nie ma takich doświadczeń i stabilności w związku. Też w tym sensie proszę obserwować tego mężczyznę, tego partnera lub jakąś tam nową, poznaną partnerkę. Jeśli tutaj patrzą to również Panowie na mój kanał, co mnie bardzo cieszy, ponieważ mam coraz więcej feedback od mężczyzn. Więc również mężczyźni mają takie dylematy, czy kobiety w związku są uczciwe, czy tylko po prostu fałszywie grają, czy tylko chcą może wykorzystać seksualnie, czy... No wiadomo, są też takie dylematy, że i kobiety są tutaj takie, które oszukują nieraz emocjonalnie, prawda? Nie mówmy tylko tutaj ciągle, że to mężczyźni mogą zdradzać, bo również kobiety są niestety w niektórych związkach tymi osobami, które zdradzają, tak? Więc nie dawajcie za dużo z siebie tutaj, obserwujcie, patrzcie uważnie, macie przestrogę kart, że ewentualnie partner zagrywa z Wami coś fałszywie, jest tutaj osobą, która chce Was ubezwładnić uczuciowo, od siebie uzależnić uczuciowo i uważajcie na to, kochani. Taka jest przestroga kart. Wyciągnijmy sobie jeszcze, bardzo proszę, energię z Energy Oracle. Jakie są ważne energie dla bliźniąt, wag i wodników na miesiąc czerwiec? Jakie są ważne energie dla znaków powietrza w tym zaczynającym się miesiącu czerwcu? Proszę o ważne energie. Które energie, jakie energie są ważne dla znaków powietrza? Na co należy uważać energetycznie? Proszę, zobaczmy sobie kartę. Woman holding a coin. Ok, czyli tutaj jest taka wskazówka. Bardzo proszę skupić się tutaj na swojej pracy. Kobieta trzymająca monetę w ręku. Więc jeśli, tutaj teraz robię różne interpretacje tej karty, w zależności po prostu o jakie tematy Państwo pytają. Jeśli Państwo pytają o pracę, o finanse, ponieważ jest to taka karta najbardziej tutaj współgrająca z tymi pytaniami właśnie pieniędzy, tak? To oczywiście proszę skoncentrować się w czerwcu na sprawach tutaj finansowych, na nowych jakichś pertraktacjach, dla nowych umów do pracy. Proszę inne sprawy na razie troszkę być może odrzucić lub odstawić na bok i skoncentrować się na sprawie polepszenia swoich finansów, swoich umów, swoich różnych tutaj oszczędności, swoich zarobków, tak? Proszę nie marnować czasu, tylko w czerwcu jest właśnie tutaj energia dla Państwa na polepszenie tych spraw tutaj, jeśli chodzi o pieniążki. To jest pierwsza interpretacja tej karty, czyli zwrócić uwagę, poświęcić czas dla spraw finansowych, nowych umów, awansów pracy, ewentualnie szukania nowej pracy. To jest ten czas, prawda? Na to. Jeśli chodzi o sprawy związkowe, uczuciowe, emocjonalne, to ta karta mówi o tym, by skupić się na budowaniu czegoś wartościowego, patrzeć realnie, obserwować realnie, czy ten partner, partnerka może Państwu dać stabilność, co wychodziło nam już wcześniej w tych kartach, więc karty znowu się tutaj pięknie uzupełniają. Czy ten partner, partnerka może Wam naprawdę dać stabilność, poczucie takiego bezpieczeństwa, tak? Trwałego związku, solidnego związku i solidnej relacji. Czyli na to powinniście tutaj największą uwagę zwrócić, w miesiącu czerwcu. Powinno być to jej kluczowe. Jeśli chodzi o jakieś takie gierki tylko seksualne, jakieś powierzchowne, to jest znajomości, romanse, ok. Jeśli ktoś to robi, to ok, ale wiadomo, że nie są to związki na stałe, które przetrwają i które dadzą nam tutaj jakieś rzetelne, solidne relacje. Prawda? Są to tylko jakieś przygody, romansidła i jakieś takie sprawy, które są przelotne, no nie oszukujmy się, prawda? Nie można tutaj na jakichś takich aferach seksualnych zbudować jakichś związków solidnych lub na jakichś zdradach, tutaj romansach. Więc największą uwagę należy zwrócić w miesiącu czerwcu na te relacje, które dadzą nam tutaj piękne, solidne, no stabilne, uczciwe relacje. Jest ta szansa w czerwcu na to, ponieważ tutaj ta karta właśnie z monetą oznacza na wszystkie takie związki, które są bardzo rzetelne, prawda, uziemione, czyli stoją, no jak to się mówi, fest na ziemi, są stabilne, prawda. Także tego Państwa na pewno życzę, ponieważ jest to piękna energia. Dobrze, czyli zobaczmy jeszcze, proszę Państwa, sobie tutaj kartę z oraklu miłosnego, przepraszam, jaka karta jest tutaj ważna, jeśli chodzi o miłość w czerwcu, o wszystkie związki, uczucia miłości, wibracje romantyczne. Jaka karta nam tutaj podpowie coś? Proszę dla bliźniąt, wag i wodników, radę dla związków, dla polepszenia związku w miesiącu czerwcu. New love. A new person has started your romantic feelings. Ok, czyli nowa miłość. Nowa miłość, jakaś nowa osoba, która odnowi, odrodzi Twoje uczucia romantyczne. Więc nowo poznana osoba, tak jak już wcześniej pokazywały tutaj karty, że macie jakieś zaproszenia na randki, na spotkania, prawda? Tutaj mieliśmy zaproszenia do rozmów, na randki, tutaj mamy spotkania, prawda, w jakimś miejscu publicznym, możliwość na odbudowanie jakichś pięknych, romantycznych tutaj uczuć, emocji, wibracji. Więc bardzo Państwa proszę, jest to znowu piękna karta, która potwierdza tutaj, że jest szansa, by poznać jakąś nową osobę, nowego partnera, ewentualną jakąś rzetelną partnerkę, partnera w miesiącu czerwcu. Lub dla wszystkich tych, którzy mają kryzys w swoim związku i pragną, by ten partner po prostu doszedł znowu do, jak to się mówi, rozumu i wrócił, zmienił coś, żeby wyjaśnić te wszystkie konflikty, te komplikacje, które się pokazały na początku, jest taka możliwość na nowy początek miłości, nowe, piękne, romantyczne, odrodzone uczucia i romantyczne tutaj jakieś piękne znowu powroty, prawda, w Waszym związku. Nie musi być to zawsze nowa osoba, ale nowa miłość, odrodzenie się na nowo tych pięknych emocji romantycznych, prawda? To może być też taka tutaj interpretacja, jeśli Państwo tego pragną, by ten partner, z którym się teraz tutaj posprzeczaliście, czy macie jakieś tej dylematy, by do Was wrócił na nowo. Jest ta szansa, ponieważ tej nowe, romantyczne, piękne uczucia, no czego Państwu na pewno tutaj życzę. Jeszcze wyciągnę tutaj ten orakel miłości. Oj, przepraszam, o, wypadła karta, być może to coś jest ważnego, bo jeśli karty się same upominają, żeby je przeczytać. Ich habe die Kraft, nein zu sagen oder zu gehen. Ok, czyli Kraft, siła. Siła, więc powinniście mieć siłę. Siłę też powiedzieć w różnych sytuacjach nein, czyli nie, tak? Nie chcę, nie mogę już tak. Postawić granicę. Jeśli tutaj mamy po prostu, jeśli Państwo rozpoznacie, że ktoś zagrywa z Wami tylko tutaj na tle seksualnym, chce Was tylko tutaj, no powiedzmy, wykorzystywać na tle seksualnym, prawda? Co już mówiłam wcześniej, to proszę powiedzieć nie, że nie chcę po prostu tylko seksu, że chciałabym jakiejś takiej normalnej relacji, prawda? Tutaj mieliśmy przestrogę kart, proszę zobaczyć jak bardzo pięknie korespondują te karty ze sobą. Mieliśmy tutaj taką przestrogę Tarota, by uważać, że ten partner, który tak tutaj się pięknie przy Was romantycznie pokazuje, jest tak naprawdę tutaj taką postacią diabelską, o takich tutaj diabelicznych powiedzmy zamiarach, tak? Gdzie mówiliśmy o kontroli, manipulacji, współuzależnieniu, wykorzystywaniu, seksualna, silna tutaj karta, prawda? Czyli seksualne tutaj motywacje, trzecia osoba ewentualnie w ukryciu, tak? I tutaj jest karta, która bardzo dobrze nam wypadła, koresponduje absolutnie z tymi kartami Tarota. Nańcu zagę, czyli nie, stop, tak nie, tak już dalej po prostu nie chcę z Tobą fałszywie grać. Albo zbudujemy coś solidnego, rzetelnego, pięknego, normalnego, opartego na stabilizacji uczuciowej, na solidnym związku lub nie, nie chcę, odchodzę, nie potrzebuję, nie wytrzymam już tylko po prostu takich seksualnych, fałszywych jakichś gierek ze mną i jeszcze z tą inną trzecią osobą, która jest tutaj pokazana w ukryciu. Także no, koresponduje ta karta również z naszym czytaniem. Proszę wziąć sobie tutaj pod uwagę te wszystkie przestrogi kart, bliźnięta, wagi i wodniki. Bardzo proszę przemyśleć sobie, przypominam, że są to tylko wskazówki, drogowskazy, że to nie jest jakaś wyrocznia, którą Państwo muszą się kierować. Nie, to jest tylko tu wskazówka, by mieć taki impuls, żeby przemyśleć sobie sprawy, zauważyć, zaobserwować, czy rzeczywiście tutaj partner fałszywie z Wami sobie zagrywa i ukrywa jakieś inne romanse za plecami. Proszę o lajki, jeśli Państwu się podobało. Proszę o subskrypcję mojego kanału. Dzięki temu może się ten kanał rozwijać i mogę nagrywać coraz więcej wideos. Bardzo dziękuję na dzisiaj i serdecznie pozdrawiam. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego i po prostu tutaj zaobserwowania tych spraw, wyjaśnienia. Do usłyszenia już wkrótce.